No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj zaczynamy zbiór. Brat jeszcze oprzątek robi. A ja właśnie jadę zebrać pierwszą przyczepę, żeby na folię położyć zaraz. Także jedziemy po trawę. Krówki, jak mogliście zobaczyć, są dzisiaj na tutaj tej łące, tutaj po tej stronie gospodarstwa. Lucerna też ładnie ciśnie do góry jeszcze. Także no tutaj jadę z brzegu trawę zebrać, bo najpierw na dół będę chciał trawę dać. Nie wiem, takie mam. No trawa zawsze lepiej na spodzie pryzmy się podbiera, takie mam wrażenie. Także weźmiemy sobie trawę na spód i potem będziemy jechać z lucerną. No już tak w miarę ładnie przeschło, przynajmniej tak mi się wydaje. Wrzątki ładne, także można zbierać. Tutaj ta trawa to naprawdę się udała, bardzo ładna jest. To już jest 8-letnia prawie, bo no tutaj to pole to jeszcze uprawy bezorkowej nie widziało, bo to pole było zasiane 8 lat temu. Także no i dobra, lecimy tutaj, pierwszy rządek. Weźmiemy na zbieranie. Włączymy 9 bieg, opuścimy header. Podbierać w sumie. Włączymy wałki. I lecimy. O, teraz lepsze rządki. Dobra, przyspieszymy sobie. Te 11,5 na godzinę można jechać. Przynajmniej z początku. Tu w trawie też sobie daje radę. Bardzo ładnie. No, zgniot mam na 75% ustawiony. Później może jeszcze na 80 ustawimy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale mówię, tu 75% według mnie też wystarczy, bo no później załadujemy w pełną przyczepę na 100% i co? I nie wjedziemy nią na pryzmę. A tak to zawsze. Ale też nie ma co przesadzać, że powietrze wozimy, bo tak niektórzy też pisali komentarze. Dosyć sporo wchodzi na tą przyczepę. No, rządki są bardzo ładne. Ktoś mówił, żeby wałek na skręcaniu wyłączać. Mi się wydaje, że wszystko by dużo bardziej dostało po dupie za każdym razem włączając i wyłączając wałek, niż teraz jeżdżąc na włączonym. Teraz mamy światło. No i teraz ładnie zbiera. Zrobiliśmy rządki na szerokość tam 8 metrów zgrabiania i to fajnie wyszło teraz. A już zaczyna gnieść, mamy
76, 83, 80, no 87% było. A zaraz poczekajcie, bo gdzie to się tu gdzieś ustawiało. Ustawimy na, nie wiem, 90 ustawić. Nie ma też co przesadzać. Zobaczymy na 90, jak sobie poradzi. Jedziemy cały czas te 11 na godzinę. Mamy 100%. Jak widać. I daje radę ciągnik. Szyby brudne trochę. Brat sobie może później umyje. Ale co, źle jest? Ciągnik na spokojnie daje radę. Także szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens większego ciągnika kupować. Zobaczymy po wysypaniu, ile będzie, jaka kupa. Teraz wezmę tu skraj, zbiorę, żeby już był zebrany. Także widzimy się zaraz. Co robić teraz? Ale 10 na godzinę i no w sumie 10-9, także dużo nie schodzi. Mam ustawione na 80, bo te 95 to było chyba trochę przesadzone, bo ciągle 100% było tutaj. Nie wiedziałem, czy to... Nie ma też co przesadzać, mi się wydaje. Ciągnik ma co robić, to najważniejsze. Nosimy. Dyszel nam się wnosi. Jedziemy w następne. Jedziemy. Lekko nie ma, ale czy ten ciągnik kiedyś u nas miał lekko? Jak on pięcioskibowy bóg targał? Nie, ale to też nie jest aż tak, że ten, że go zadusza aż. Ma trochę ciężej, ale robotę robi. Także co? O! A, pełny? Pełny. Ale dociśniemy tu jeszcze, bo widzę, że jest ten. Dobra, będzie. Podbierasz do góry. No. Tryb drogowy. I lecimy z tematu. O! Ruszyć teraz tą masą to ma ciężko. Dobra, będziemy zaraz rozkładać folię i wysypiemy to, także widzimy się zaraz.
Ty. A weź mnie podsać, chcę zobaczyć, jak jest napełniony. Zobaczymy, jak się napełniło. Co, źle jest? Według mnie jest dobrze. Ale materiał ładny. Widać. Tu przyczepa pełna jest. No, jakby patrzeć do tego zielonego, nie jest. Także mi, i z przodu jest trochę wyżej, także ten. No. Też nie, mówię. Raz więcej, raz mniej. Ale ten. Ale też mówię, naładujesz górkę i co? Nie wjedziesz i tak na pryzmę. Bo teraz 80% zgniotu jest. No. Ale materiał jest ładny, nie? No tutaj. Trawka ładna, nie? Ładna, zielona. Jesienni by trzeba było stąd. Jo, później się weźmie. No. Wiesz, nie mogłem go schować, bo miejsca w wiecie nie było, nie? Co? Nie wiem, żeby chodzić tam. No. Lepszego miejsca wcześniej nie znalazłem. No i dobra. Moim zdaniem naładowany jest porządnie. Tu nie wiem, czy mało powietrza nie jest w kole tym. Trochę jest. Ten, tu trochę powietrza trzeba dopompować. Trochę mało. Tu wszystko dobrze? Chyba dobrze. Tu jak się ten naładowało już go pyłu. O, tu żadnego czujnika. To mi się podoba, że idzie tak lekko, że nie trzeba ten klucza. No to nigdzie czujnika nie widzę z tej strony. No nic. Pewnie jest tamty. No i dobra, można jechać siać. Trochę to waży. Dobra, folii mamy jeszcze 90 metrów. No, czyli starczy. 90 metrów folii jeszcze jest. No i tak myślałem, tą folię na ścianę, nie? No. A tutaj tą cienką po tej stronie dać. Na moje. Żeby, wiesz, było można cienką i potem grubą. Ja. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. No cienką to, wiesz, tylko rulo rozwiniesz i jedną stronę ten, nie? No. Z początku opony się położy tam, co tam, nie wiem, 10 metrów. Potem jak ty będziesz jechał, rozładowywał na to,
to ja będę te opony zabierał, nie? I tak się będzie trzymać. Tu przy tej to mi się wydaje, że bez opon nawet ten się obejdzie, ale zobaczymy. Idziemy rozwijać. Się w dwóch folię rozwinąć. Tak to wygląda po jednej przyczepie. Tutaj po przerwie jeszcze dobiję, teraz tylko tak wstępnie. Zobaczcie, piękny materiał. Ładnie pocięty. Zobaczcie. Pięknie, elegancko się to sypie. To jest idealne cięcie tutaj. O. Coś pięknego. Trawa mi się bardzo podoba. Tutaj gdzieniegdzie teraz trochę błota nawnosiłem, ale to się później też ustabilizuje. W sensie później tego też już nie będzie. Zobaczcie. Ktoś to nie ma. Nie ma co narzekać. Po sieczkarni podobnie wychodziło. Także tu jestem naprawdę mega zadowolony. Sypać będziemy tak odtąd, żeby to mokre miejsce ten zniwelować. No i pryzma ma 65 metrów. Takie no może 70, bo folia ucięta jest na 72 czy tam 4 metrach. No wiadomo, trochę musi zostać. Tutaj mam folię z zapasem tak gdzieś dotąd. Dotąd tak gdzieś było. Także no będzie. Zrobimy tak gdzieś dotąd pryzmę i tyle. No będę musiał jeszcze słupki przynieść. Wyliczymy 9 metrów. To jest tak mniej więcej gdzieś tu. Damy tam słupek też od 9 metrów. I ten, i damy sznurek, żeby ładnie pilnować granicę. Brat, widzę, szyby czyści, ja też będę musiał umyć, żeby coś tam widzieć podczas tego ubijania. Chciałem wczoraj jechać do znajomego umyć ładowarkę, ale nie zdążyłem. Niestety. Muszę kupić większego karszera, bo to co teraz mamy, to się nie nadaje do mycia, bo to żeby umyć ładowarkę tak, żeby umyć ciągnik tak jak u znajomego ostatnio w, no nie wiem, w 40 minut umyłem, to tym karszerem co my mamy cały dzień trzeba poświęcić. Także będę prawdopodobnie robił wymianę karszera, żeby mieć motywację, chociaż też żeby te sprzęty myć, bo tym karszerem to jest udręka. Także co, ja się muszę jeszcze zatankować, umyję szyby i brat jeszcze ten, o, brat jeszcze obciążnik będzie zakładał, także widzimy się później. No i dobra, jesteśmy po szybkiej przerwie. Kurier był na czas, przyniósł ten, nie wiem, krótkofalówki, jak to się nazywa, tańsze niż CB radio. I ten, tu jest też fajnie, że można ten, można wysiąść z ładowarki czy coś i można patrzeć i rozmawiać, być w kontakcie. Także no dobra, ja jadę teraz po obciążnik, będziemy zakładać ten oryginalny od New Hollanda. Dzwonić. Słychać mnie?
Ja, słychać, jesteś na nagraniu. Ten, to ja jadę po ten obciążnik, nie? Już. Teraz będzie ten. A, tu jest taki guzik. Da się wyciszyć na szczęście. A, powietrza jeszcze nie nabiło. Dragon na tyle żywo. No i dobra. Trochę się pośmiali. Ja zaraz jeszcze też będę musiał zatankować. O, dawno tego obciążnika nie używaliśmy. To jest chyba taki 800 kilo. Także wydaje nam się, że taki dobry, idealny, bo na ulicę tamtego dużego nie ma co brać, bo to za duże obciążenie, bo on tam ponad tonę waży. Tamten obciążnik, co z tyłu wózka widłowego jest zrobiony. Także no założymy teraz ten i myślę, że będzie ok. Brat jeszcze nie ma zrobione, także ja tutaj podjadę się zatankować w międzyczasie. A coś powiedział chyba. Coś mówiłeś? Nie, ale nie mogę tych nowych śrub znaleźć. A, czekaj, wiem gdzie są. No i dobra, jedziemy. Drona wziąłem. A czekaj, obsadziłem kartę? Wsadziłem, dobra. Upewniałem się. Opa. O, brat trochę w ciągniku powyczyścił. Wyczyszczał. Jak? Nie. Wyczyszczał nie będę. Trochę wyczyściłeś. Wrażenie, że ja opada ten obciążnik. A z, bo musisz zablokować. Nie jest zablokowany. Aha. No to nie powinien opadać, mi kosiarka nie opadała. Nie no, na razie wygląda, że jest dobrze. Żeś teraz dał, nie? Naprzód? No. Ci mówię, co dobrze jest tutaj. Tutaj wyciąć. No. Tam tym wjazdem będzie też lepiej, nie? Bo będziesz się mógł tak pod ukos ustawić. Jedziemy. Na pole.
No i dobra, fajnie wyszło. Brat swoją pierwszą przyczepę już zebrał. To jest szybszym biegiem będzie musiał wyładowywać. No bo tu na końcu zostało mało. Piątką jechał, teraz będziemy próbować szóstką albo siódemką. I tyle. Także nie ma co przedłużać, ja idę po ładowarkę, zatankuję i lecimy z tematem. No ogólnie zmieściły się 4 i trochę rządka, czyli to jest, jak wcześniej ładowaliśmy na te nasze objętościówki, to jak był dobry plon, no to przyczepami, jak czubato naładowaliśmy, to ledwo zdążyliśmy 2 rządki zrobić. Także no tutaj pojemność jest duża. Także zabieramy grubo 2 takie objętościówki, co wcześniej mieliśmy. Także to jest naprawdę dobrze. Miałem drona do domu zabrać, a zostawiłem go w warsztacie. No i dobra, ja się tankuję. Ogólnie już paliwo muszę zamówić, bo zostało. No teraz jak ja się zatankuję, to tak 500 litrów zostanie. Także niedużo. Ogólnie by trzeba było zobaczyć. Teraz zatankowaliśmy go do pełna, ten ciągnik. Zobaczymy, ile dzisiaj da radę zrobić i jakie spalanie wyjdzie na hektar. No jestem ciekaw. Bo sieczkarnia tak paliła od 25 do 35, w zależności wiadomo od tego, ile i jaka wydajność była kiszonki. W kukurydzy to nawet 45, no ale tam wiadomo, większa masa do przerobienia. Także no jestem ciekaw, jakie spalanie na hektar wyjdzie tutaj. Także nic, ja tutaj tankuję i widzimy się już na pryzmie. No i dobra, dałem 2 słupki, sznurek i mamy prostą linię. Nie dałem od razu przy granicy, żeby po prostu ten przyczepą nie zahaczył o słupek. Także zaczynam rozprowadzać tutaj. No i dobra, jesteśmy 9 przyczep dalej. Już trochę się nazbierało, mamy 16 już, ja? Ejo. Zaczęliśmy chyba chwilę po 12, czyli 4 godziny robimy. Także no nie jest chyba najgorzej. Już teraz ten zakręt tam, gdzie trawa była ta ładna, jest zebrane. Tam było przyczepa z hektara. No i teraz zbieramy lucernę, tam gdzie niecałe 7 hektarów było. No jestem ciekaw, ile tam będzie. Sobie obciążnik zrobiłem, łyżka, a w środku ten klocek betonowy, 1,5-tonowy. Także trochę do gniotu jest. No ładowarka waży 8 ton. No to teraz mamy z łyżką, myślę, że te 10 ton jest. Także na takie małe kółka myślę, że nieźle dociska.
W sensie wąskie, bo to są 480 z tego co pamiętam. Także no nieźle prawdopodobnie dociska. Także no pryzma już w miarę zaczyna wyglądać. W miarę mi to idzie, to ujeżdżanie, układanie po lucernie, lucerna fajniej się rozprowadza. Także teraz będę mógł ją trochę lepiej uformować, wyrównać. No, także no teraz wziąłem ładowarkę od brata, kamerkę ładuję, bo już miałem rozładowaną, a nie miałem kiedy iść po baterię. No teraz trochę więcej czasu mam, bo na dalsze pole brat pojechał, także mam trochę więcej czasu, także zaraz może wskoczę po nową baterię. A jak na razie, no to mówię, idzie fajnie. Brat timelapse'a robi teraz tu z pryzmy. Także no i z rozładunku jestem mega zadowolony. Tutaj od przyjazdu no to do wyładunku minuta i przyczepa jest pusta, może jechać dalej. Także no, czas dobry. Pewnie z czasem jak się brat wprawi, no to będzie jeszcze szybciej. Ale jak na razie i tak jest dobrze. Teraz mam trochę więcej czasu na ugniatanie, to sobie ugniotę. I potem trochę lepiej to się wyrówna tą pryzmę i będzie git. Jestem zadowolony. W dwóch tak naprawdę robimy jakby patrzeć, że na ten, że w dwie osoby jesteśmy tyle w stanie zwieść, no to nie ma co patrzeć na sieczkarnię, tylko wozić przyczepą. Ja jestem na razie mega zadowolony z wydajności. Zobaczymy, ile nam się uda zebrać do wieczora. No, sam jestem ciekaw. Myślę, że dzisiaj wszystkiego nie zbierzemy, bo dosyć późno zaczęliśmy. Zanim ten obciążnik się założyło, zatankowało się, przesmarowało, trochę zeszło. Myślę, że teraz na wieczór ten w miarę dobrej godzinie skończymy. Przesmarujemy znowu sprzęt, zatankujemy, żeby już był gotowy na jutro i będziemy jechać jutro dalej. Z samego rana się zbierze na czas, to wtedy ten przykryjemy tak na szybko pryzmę i wtedy ten przeczepiamy przyczepę na kosiarki i jadę kosić. I ten, i następnego dnia będziemy zgrabiać i wtedy znowu będziemy zbierać. I już teraz ten będzie mniejsza połowa, także powinniśmy to w miarę szybko zebrać. Myślę, że w tym tygodniu się zmieścimy. Także co, ja tutaj jadę dalej, widzimy się później. No i dobra, poszłem na chwilę włączyć do jarni, nagonić krowy i dwie przyczepy nawalone. Lucerna fajnie wychodzi tutaj. Zobaczymy wieczorem, jak noże będą wyglądać. No tu przy lucernie zdarzają się czasami takie trochę dłuższe badyle, bo to wiadomo, zależy jak trafi pod nóż. Ale tragedii nie ma. Jest w sumie tragedii, jest bardzo dobrze. Ja nic więcej nie potrzebuję. Także robimy timelapse. Zobaczymy, jak mi pójdzie.
No i dobra, mamy 22. Zebraliśmy dzisiaj 23 przyczepy, o ile się nie mylę, zaraz już sprawdzam. 24 przyczepy. 24 przyczepy z 20, niecałych 22 hektarów. Czyli mi się wydaje, że w miarę dobrze. W 10 godzin się uwinęliśmy, bo wyjeżdżaliśmy po 12, jest po 22. Także naprawdę jest bardzo dobrze. I co, tutaj wysypaliśmy przyczepę niecałą, bo tu ten nie ładowaliśmy do pełna, bo mówię, nie zjedzą tego. I teraz im rozdam to, bo już dzisiaj miksa nie robiłem. A to mówię, trawa jest, to przyzwyczajone są. Do trawy to powinny to ładnie strawić. No i przebudowanie do jarni, nakarmienie cielaków i idziemy spać. Także na dzisiaj to by było wszystko. Widzimy się jutro.